Warszawia. Tak. Warszawa, Praga Południe. Jesteśmy na Mazowszu, w Polsce. I tutaj, jak już w rejon wchodzimy sądu, to trzeba się zastanowić, czy tu w ogóle są aby ludzie. No bo pod uniwersalem, tutaj 5 metrów za nami był uniwersal wiatraczny Praga Południe, mówią: och, że jak patrzę się na tych ludzi, to mi się słabo robi. Ale czy tu w ogóle są ludzie? No, o to chodzi, czy tu w ogóle są jakiekolwiek standardy ludzkie, gdy jesteśmy w Polsce. No, rechodupstwo, papież, stara wiara, o ten 135 autobus zaraz przejedzie, wyjedzie z tej Pragi Południe, przejedzie na Pragę Północ. Czy tu w ogóle są ludzie, mydło i powidło, co tam się dzieje na tej Pradze Północ? Ja mówię, słuchaj, jak ciebie nie ma tutaj na Pradze Południe, to jesteś na Pradze Północ. Kiedyś to trzeba będzie odwiedzić tę melinę, zobaczyć, co to za smród z denateratem włącznie tam ma miejsce, mieszka. Także, proszę Państwa, jesteśmy tutaj, to jest ratusz, można byłoby powiedzieć, na Pradze Południe. Tam z tyłu kiedyś był Dom Kultury, teraz już nie ma. Niezadowolone, Państwo zobaczą, mohery. No nie ma tutaj mormonów, ewangelików, ani